Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów działa w Olsztynie od kilkunastu lat. Zrzesza naturoterapeutów, bioenergoterapeutów oraz radiestetów. To zawody zajmujące się niekonwencjonalnymi metodami leczenia, które od lat cieszą się popularnością i zaufaniem wielu klientów. Czym jest i na czym polega naturoterapia? Obejmuje wiele metod profilaktyki zdrowia, przywracania harmonii ducha, umysłu, ciała, przede wszystkim ciała. Jest to w moim gabinecie takie miejsce, gdzie można odpocząć, zrelaksować się, ale też poprawić swój stan zdrowia. Do takich metod należą m.in. masaże energetyczne, masaże hawajskie czy chociażby powracające do łask pijawki. Kolejnym zawodem reprezentowanym przez warmińsko-mazurski cech naturoterapeutów jest bioenergoterapeuta. Bioenergoterapeuta ocenia stan energetyczny organizmu człowieka i eliminuje zaburzenia, które ewentualnie tam występują. Zabieg jest całkiem przyjemny, klient sobie leży lub siedzi w zależności od stanu jego zdrowia, a bioterapeuta podchodzi i pierwsze co, sprawdza stan tej energii. Jeżeli znajdzie jakieś blokady, to powinien je usunąć, zharmonizować, doenergetyzować. Dużą popularnością od lat cieszą się radiesteci. Na czym polega ich praca? Poprzez odczuwanie tego, co jest niewidzialne, niedotykalne, poza percepcją naszych podstawowych zmysłów, jest w stanie odczuć i świadomie to przeanalizować, co czuje, różne oddziaływania. A w związku z tym jest w stanie wyciągnąć z tego wnioski, które potrafi przełożyć na praktyczne korzyści. Do takich korzyści należy m.in. wytyczenie studni, wskazanie najlepszego miejsca na budowę domu, zbadanie przestrzeni energetycznej danego człowieka. Inną dziedziną radiestezji jest radiestezja terapeutyczna. Możemy pomagać nawet na odległość, czyli nie ma ograniczeń dla energii i mając wiedzę i wykorzystując techniki, możemy przywrócić równowagę, możemy zharmonizować chory organ, możemy doenergetyzować organ. Jakie cechy powinien posiadać naturoterapeuta, radiesteta, bioenergoterapeuta? Istotne jest, aby każda osoba, która zajmuje się naturopatią, była taka zrównoważona w sobie. Tak? To jest taki proces swojej pracy nad sobą. Taka osoba też ważna jest, aby miała zrównoważone życie takie psychiczne, tak? aby te wszystkie funkcje poznawcze też były na odpowiednim poziomie. Chcąc zajmować się wspomnianymi wcześniej zawodami w sposób profesjonalny, trzeba ukończyć specjalne kursy. Szukając ich, warto sprawdzić, czy są rekomendowane przez cechy naturoterapeutów zrzeszone w izbach rzemiosła. One zrzeszają specjalistów, rzemieślników, które zajmują się profesjonalnie w danej branży. Żeby mieć taki zawód już profesjonalny, to należy zrobić specjalny tryb szkolenia, który trwa określoną ilość godzin właśnie pod patronatem już rzemiosła. Osoba, która ukończy szkolenie oraz posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe, może przystąpić do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego przed Komisją Egzaminacyjną Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv